Się różni komunizm od kapitalizmu. Cała różnica polega w nazwie. W jednym i drugim przypadku chodzi o monopol. Tutaj monopol to są koncerny. Tutaj monopol to jest rzekomo partia, nieprawda partia, służby specjalne. Tutaj jest grupa ludzi, która trzyma władzę i tutaj najczęściej powiązania są rodzinne. Teraz tymi, którzy trzymają, to są służby. Tutaj coś się nazywa CIA, FBI, tutaj coś się nazywa GRU, UB, czy tam inaczej. I tutaj jest na dole ten cały motło, który ma pracować. I to wszystko jest ten... No przecież Rockefeller powiedział wyraźnie. Walka z konkurencją jest głupotą. Nie ma różnicy. Czym się różni nazizm, jak dzisiaj powstał, bo nazizm do lat 80. nie istniało, takie pojęcie. Czym się różni nazizm od y, komunizmu? Te same czerwone flagi te same ubiory, tak, tu chodziło NKWD w skórzanych furkach, gestapo chodziło w skórzanych kurtkach. Tutaj było to, wszystko to samo. Czym to się różni? W moim przekonaniu y, jest to specjalnie niszczone. Dlatego, że ja się tym zacząłem interesować gdzieś w latach 90. i co się okazało? Okazało się, że te tak zwane wojewódzkie, jak to mówią okręgi siberaków, nie mają żadnej dokumentacji. Nawet listy osób. Czyli za 10 lat nie będzie nikogo, kto by mógł zaświadczyć, gdzie był na byli. I o to chodzi. Słyszeliście coś o zatopionych na Morzu Białym? Hmm. A efekt jest taki, że u nas mówi się o katyniu, a Katyn to jest 4,5 tysiąca ludzi, a na Morzu Białym zatopiono w sumie razem 100 tysięcy i się nie mówi. Oczywiście, Morze Białe to jest w cudzysłowie, bo to topiono ich i przy Jenisieju, i na Morzu Białym, i na Morzu y, tym Chińskim i tak dalej. Znaczy, zacząć trzeba od zupełnie czegoś innego. My prowadzimy od 90. roku opiekę nad medyczną opiekę nad tzw. Sibirakami, czyli osobami, które w różnym okresie zostały wywiezione na Sybir. Jako represje totalitarne, dlatego że oni nie byli skazani, nie mieli wyroków żadnych, żeby zrobili jakiekolwiek przestępstwo, tylko po prostu ich wywożono en bloc jako nację. Byli Polakami, szczególnie jeżeli posiadali jakiekolwiek wykształcenie, to musieli zostać izolowani od społeczeństwa. Proszę zauważyć, że w Polsce zezwolono tylko i wyłącznie oficjalnie mówić o mordach katyńskich, czyli samym Katyniu, gdzie wiadomo to od 1943 roku około 4,5 tysiąca ludzi zostało zamordowanych. Katyń było 4,5, potem było Staszków i Starobielsk. To były inne obozy. Ale w Katyniu zamordowano pewną grupę, natomiast liczba osób, które zginęły w tym czasie, to było 27 tysięcy. I do dnia dzisiejszego nie wiadomo, co, to znaczy oficjalnie nie podaje się, co i jak, yy, z, trudno powiedzieć zrobiono, ale jak z nich zlikwidowano, czy znaczy zamordowano inne osoby. O tym, że katyn jest pewną formą neologizmu wydmuchaną, świadczy fakt, że mówi się, że w Katyniu zamordowano polskich oficerów. A jakim oficerem był generał 92-letni? To był emeryt, który spokojnie sobie siedział już od 20 lat w domu i został wyciągnięty dopiero w grudniu, a nie w czasie działań wojennych. W Katyniu, czy mordach katyńskich, wymordowano polską inteligencję. 75% polskich profesorów, 56% polskich lekarzy, 26% polskich inżynierów i 27% polskich nauczycieli, czy odwrotnie, już nie pamiętam, ale wymordowano tych, którzy mogli uczyć. Żaden naród nie może istnieć bez tak zwanej inteligencji, czyli bez grupy ludzi wykształconych. A w Polsce w latach 39 56 mordowano właśnie ludzi wykształconych. Yy, zezwolono ze względów nazwałbym to ogólnopolitycznych na posługiwanie się pojęciem Katyń, bo to zostało dostatecznie udokumentowane i poza tym przypisuje się to Stalinowi, który już nie żyje, więc na niego można wszystko zwalać. Natomiast nie wolno w ogóle mówić o ludziach, a to jest 7,5 tysiąca, zatopionych na Morzu Białym. Prowadząc Muzeum Sibiraków, czyli opiekując się tymi inwalidami, uzyskaliśmy informacje, gdzie oni byli i co oni wiedzą na ten temat. To zostało zebrane i opracowane w postaci książki Zbrodnia na Morzu Białym, 1940 rok jako jedynej dokumentacji, która w Polsce została wydana w ogóle na ten temat. Cała historia rewolucji tak zwanej rosyjskiej jest w Polsce wciąż sfałszowana. Mówi się o jakimś Leninie, nie podaje się, że prawdziwego nazwisko Goldman, bo takiego siostra nazywała go, nazywała go i przysłała taki list do Jelcyna, to jest umieszczone na wystawie w Moskwie, nie podaje się, że został przywieziony w wagonie przez Niemcy z 10 milionami marek i 500 agentami. Nie podaje się, że Trocki Bronstein został przywieziony z Ameryki z 10 tysiącami najemników, łącznie z Murzynami, który jeden z tych Murzynów został komisarzem. I pierwsze, nie podaje się też w ogóle, że pierwszym dekretem tego komitetu było przeniesienie żołnierzy niemieckich, którzy by chcieli zostać w Armii Czerwonej do armii, i przeszli do Armii, yy, znaczy z Armii Niemieckiej przeszli do Armii Czerwonej, uzyskiwali jeden stopień awansu i rentę dożywotnią. O tym się nie mówi. U nas się mówi, że jakaś Armia Czerwona atakowała Polskę, ale nie mówi się, że Armia Czerwona była prowadzona przez oficerów niemieckich. Na przykład w 1920 roku yy, Sikorski idąc na Kijów, wcale nie walczył z żadną armią czerwoną, która się u nas cały czas rozgłasza, ale Kijowa bronił generał Keller, jak najbardziej niemiecki oficer i zginął w czasie tej obrony, a więc obrona musiała być dosyć zaciekła. Otóż już w 1918 roku 5700 chyba żołnierzy 10 Dywizji Syberyjskiej, którzy poddali się do niewoli z powodu braku amunicji i zdrady Czechów, zostało utopionych w Morzu Japońskim. Specjalne barki do zatapiania tych osób zostały wyprodukowane przez koncerny niemieckie. To samo stało się w roku 40, kiedy koncerny, m.in. Stocznia w Gdańsku, produkowała barki, które miały specjalne kingstomy, gdzie ładowano tych ludzi, zabijano z góry i otwierano automatycznie kingstomy, topiąc. Jeńców, no trudno nazwać to jeńców aresztowanych czy zatrzymanych Polaków. Zatopiono tylko na północy około 7800 około osób, a w całym okresie od 1918 do 1945 łącznie Polaków Gruzinów, mieszkańców Białorusi czy terenów dzisiejszej Ukrainy ponad 100 tysięcy. I proszę zauważyć, że o tym w żadnym czasopiśmie polskim nie ma żadnego słowa. Osobiście badałem jeszcze takich powiedzmy kombatantów, byłych żołnierzy NSZ-u. Którzy w 1948 roku byli aresztowani w Gdańsku przez NKWD, nie przez OBE, tylko przez NKWD. Trzymani około pół roku w Gdańsku, także rodzina w ogóle nie wiedziała, gdzie oni są. Potem przesyłani do Zamku Lubelskiego i tam torturowani przez następny rok w ten sposób, że palce wkładano mu między drzwi i miażdżono. On miał takie opuszki zamiast palców. Nie mógł ręki dotknąć w ten sposób, tylko trzymał w ten sposób. A jak zemdlał. I leżą na ziemi, to jakiś z tych bandytów skoczył mu na nogę i złamał kość udową w ten sposób, że ona w roku 90 była tak zrośnięta tylko skórą, okryta, dlatego że jak on zemdlał, a złamanie kości udowej to jest około 750 ml utraty krwi, czyli wstrząs, czyli jest utrata całkowita przytomności, to go wrzucili do lochu. Jak go wrzucili do lochu, to po tygodniu ktoś tam przyszedł i mówił, o, on jeszcze żyje. No, i w ten go wzięto do tak zwanego szpitala więziennego. Noga była cała w gangrenie, zgniła, czyli miał zanik wszystkich mięśni uda. Tam były dosłownie włókna, które w tym 90. roku ja widziałem. To były takie pojedyncze włókna. Jak ten człowiek chodził, nie mam pojęcia, bo pod skórą były tylko te włókna i ta kość wystająca, tylko przykryta skórą. I potem, jak Stalin umarł, czyli go zatruto. To y, tych skazanych przetransportowano do kopalni w Kowarach, bo tobie noga i tak jest niepotrzebna, bo tam będziesz na kolana chodził. I tam jeszcze pół roku pracował. No i potem amnestia objęła ich i został wypuszczony. Ten człowiek do 90. lat nie mógł znaleźć pracy. Dlatego, że gdziekolwiek podejmował pracę, to zaraz przychodzili z UB i straszyli tego pracodawcę, że no chcesz go trzymać, to zaraz ci spalimy stodoły albo coś takiego. On mógł pracować tylko i wyłącznie y, u prywatnych ogrodników, gospodarzy i to w sezonie letnim, bo w zimie to wałęsał się, y, no, gdzie się udało mu przeżyć. Y, w tym czasie, kiedy przyszedł na komisję z Osowską, którą prowadziłem, y, facet mieszkał w takiej budzie przy lotnisku w Gdańsku. Ładowano ich do Barek, wywożono około 50 km od brzegu, otwierano Kingstomy i zatopiano. To było przygotowane, bo cała rzecz polega na tym, że y, to nie jest prawdą, co się mówi, że Rosjanie z Niemcami nie pracowali razy, nie współpracowali. Y, po pokoju brzeskim w 1916 roku milionowa armia niemiecka została na Ukrainie, Na tych kresach, tutaj naszych, polskich. I mimo ponoszonych strat na froncie zachodnim, tych żołnierzy nie przerzucono na zachód do walki z aliantami, tylko trzymano tutaj i tworzono z nich Armię Czerwoną. Kołczaka czy Denikina nie rozbiła żadna Armia Czerwona, bo to opisuje doskonale jeden z jej uczestników. Że to była hołota, która no, leciała do przodu jak kazali, a jak się jeden cofa, to wszyscy do tyłu. Tylko oddziały niemieckie, uzbrojone w broń ciężką, w artylerię, y, rozbiły te watachy kozackie. Także y, już od razu po pokoju w Rydze Rosjanie nawiązali kontakt z Niemcami, to się nazywał tak zwany układ w Rapallo. I oddziały niemieckie, mimo pokoju wersalskiego. Ćwiczyły się i tworzyły, miały doskonały poligon właśnie w części y, kresów y, należących aktualnie, o, w tamtym czasie do Rosji. I ten układ trwał cały czas, to znaczy wojska niemieckie mogły spokojnie ćwiczyć rozmaitego rodzaju operacje i broń, właśnie u Stalina. Y, facet o nazwisku y, Iwanow, y, Bolesław, a w Polsce znany bardziej pod y, pseudonimem Bierut y, już w 1935 roku spotykał się w, w Gdańsku na ulicy Piastowskiej 28 y, z y, późniejszym gaulajterem Gdańska Forsterem i ustalali sposób likwidacji inteligencji polskiej. Potem dopiero były te słynne spotkania w Zakopanym w latach 39-40 i ustalanie w jaki sposób będzie się likwidowało y, wszelkiego rodzaju opozycję i w jaki sposób będzie się niszczyło y, jakiekolwiek ruchy oddolne mające y, stworzenie nowego państwa polskiego. Y, cały błąd, który u nas dzisiaj mówi na temat UPA, polega na tym, że się przypisuje to jakimś Ukraińcom. Takiego narodu nigdy nie było i nie ma. Dlaczego? Dlatego, że w czasach wczesnych, to znaczy w IX-VIII wieku, to tam mieszkali Hazarzy. To jest plemię mongolskie, nie mające nic wspólnego ze Słowianami. Jak zostali rozbici przez Rurikowiczów, to później przyszły tam plemiona Pieczyngów, znowuż nie mające nic wspólnego ze Słowianami. Potem były najazdy Mongołów, których my nazywamy Tatarami. Jeszcze do 1282 roku ostatni najazd to był właśnie tatarski i później te tatarskie najazdy, tak w polskiej historiografii opisywane, ale to były plemiona mongolskie. Prawdziwe plemię Tatarów żyje gdzieś tam nad Bałkałem i jest zbyt małe, żeby cokolwiek mogło samo zrobić. Plemiona mongolskie były, posiadały dyscyplinę czy umiejętności administracyjne wyniesione z Chin po podbiciu Chin w 1216 20 roku i dlatego mogły zastosować odpowiednią administrację i y, opanowanie tych terenów. Proszę pamiętać, że Moskwa do 1492 roku była poddanym czynnikiem y, właśnie Mongołów, a nie wcale y, Słowian. Tam Słowian nie było, to były państwa mongolskie. Y, od czasów 1769, właściwie 70 roku, zaczęła się rzeź ludności słowiańskiej na dzikich polach pod Wołyniu, Brasławskim. Y... Powinno się w Polsce pamiętać, że miasto Kijów otrzymało prawa miejskie dopiero w 1492 roku od króla polskiego. Przedtem nie miało żadnych praw jako miasto. Y... W 1769 roku, kiedy podburzono przez administrację angielską Polaków do tak zwanej Konfederacji Barskiej, z drugiej strony Moskwa wywołała Kolinszczyznę, czyli bunt chłopów opłacanych i finansowanych przez Moskwę, w celu wyrżnięcia ludności tam zamieszkującej. Ponad 200 tysięcy straty wynosiły. Proszę sobie to podzielić na dzietność kobiet i możliwość odbudowy tego, tego, tej ilości społeczeństwa, tej populacji. Już uznawanie w Polsce Jana III Sobieskiego jako wybitnego wodza i polityka jest błędem, dlatego że idąc na pomoc Wiedniowi, a poszedł jako lennik, Habsburgów, bo jego część ziem znajdowała się właśnie w państwie Habsburgów, zostawił całe kresy najazdowi tureckiemu i na 30 lat straciliśmy kresy. Jak po pokoju w 1696 roku Sasi odbili kresy, to ludność tam, potomkowie tych naszych właścicieli, czekali od marca. Na granicy, żeby z powrotem wrócić na swoje ziemię. Czyli innymi słowy, od Sobieskiego zaczęło się niszczenie kresów. Potem, koniżczyzna, wymordowanie tych 200 tysięcy, potem bunty następne, które były. Proszę wziąć pod uwagę, że całe tak zwane wojny napoleońskie spowodowały straszny ubytek populacji. W latach 1870-90. robiono specjalnie zamieszki na kresach, żeby część tej ludności uciekła, szczególnie żydowskiej, uciekła przez Odesę do Ameryki i do tamtych terenów. Potem, tak, w 1905 rzeź, w 1916 głód i około 2 milionów. W 20, 23 głód i z następnych kilka milionów. 32, 33 kolejny głód i przesiedlenia ludności. Tutaj jest błąd podawany najczęściej przez polską historiografię, dlatego że głód się nie zaczął dlatego, że celowo go wywołano, tylko przeniesiono dekretem y, Komitetu Centralnego z 30 roku cały przemysł Ukrainy za Ural. Rosja już się przygotowała do wojny i w związku z tym Przemysł przeniesiono tam, a z przemysłem przeniesiono robotników, czyli mężczyzn. Zostały same kobiety. No to wiadomo, że pola były, bo to się na krótko mówiło, tylko tam fabrykę zmontować i tak dalej. No to oczywiście zabrakło chłopów, zabrakło upraw i, i zaczął się głód, a potem to już konsekwencje tego. To był 1933. Potem były wojny, druga wojna światowa, znowuż wyniszczenie kilku milionów, potem było przesiedlenie Tatarów i tak dalej po wojnie współpracowali z Niemcami, czyli znowu 2 miliony zabrakło ludności. Potem był głód w 1954 roku, znowu z, zabrakło. I w 1990 roku około 5 milionów wyjechało. Tam nie ma rodziny, która by miała trzy pokolenia w jednym miejscu. Czyli mówienie o jakiejkolwiek narodowości ukraińskiej jest fikcją literacką. Tą, y, ten naród stworzyli Niemcy w swoich, jakby to powiedzieć, perspektywicznych planach, dlatego że jak popatrzymy na mapę z XIX wieku, to y, Ukraina była krajem najbliższym niemieckojęzycznym z tamtej strony. I Niemcy uważali, że to będzie naturalna ich y, możliwość y, otrzymania zboża i tak dalej, produktów rolnych. Y, plan zagospodarowania Ukrainy został opracowany przez Bismarcka w 1871 roku. I w tym czasie, po zwycięstwie nad Francuzami i otrzymaniu olbrzymich kontrybucji, założono dwa pierwsze konsulaty na Ukrainie, w Kijowie i w Odessie. W tym czasie, właściwie jeszcze do 1914 roku, 75% ludności w Odessie to byli Polacy, mówiący językiem polskim. Czyli to było miasto polskie. Za czasów Jagiellonów my mieliśmy dwa porty na Morzu Czarnym i to były porty polskie, nie jakieś tam inne. Dlatego się mówi o Polska od morza od morza, bo Gdańsk był polski i porty wodne się były polskie. I to powodowało bogactwo. Jakie to było bogactwo, można to sobie wyobrazić z szczątkowych takich danych, bo w Polsce jakoś dziwnie nikt się gospodarką nie zajmuje, ale postawienie przy, tysią, po pierwszym rozbiorze komory celnej Grudziąza spowodowało, że dochód państwa pruskiego się podwoił z jednej rzeki Wisły. Samej Oleśnicy przekazywali do Gdańska i dalej do Europy około 10 tysięcy ton zboża. Więc to były wielkości, które jedno gospodarstwo przesyłało i sprzedawało. Stąd bogactwo tamtych terenów. Wracając tutaj. Tworzenie UPA to było w sumie zrobione przez Niemców. Niemcy finansowali ten cały ruch oddolny. U nas się mówi, że jakichś dwóch studentów wydało jakąś tam książeczkę i to spowodowało, że ludność zaczęła odczuwać narodowościowe trendy. No to oczywista bzdura. Po pierwsze, ludność była jeszcze po I wojnie światowej w większości niepiśmienna, czyli tam czegoś, co się nazywa inteligencją, w ogóle nie było. A po drugie, a od kiedy to student ma pieniądze, żeby wydawać książki? No takie głupoty to mogą tylko zawodowi informatorzy przedstawiać, ale realne to nie jest możliwe. Już w 1936 roku Bandera był szkolony przez Gestapo w Gdańsku, natomiast Mielnik przez Abwerę w Wiedniu. I do, przez cały okres okupacji generalnej guberni siedziba UPA była w Krakowie, czyli u boku gubernatora tej dawniej prywicylnego kraju, a obecnie generalnej guberni. No to jeżeli siedziba głównych, Sił ukraińskich znajdowała się tuż przy siedzibie samego gubernatora, to świadczyło, jaką wagę Niemcy przywiązują do, do całej sprawy. Niemcy w oświęcim, bo oświęcim powstał w czerwcu 1940 roku, już zaczęli się przygotowywać do inwazji Ukrainy, budując tory, podkłady kolejowe. I to przygotowali ich tak dużo, że w ciągu trzech miesięcy doprowadzili normalne linie kolejowe do Kijowa i do Odesy, czyli to wszystko było przygotowane właśnie przez obóz w Oświęcimiu, stamtąd to szło dalej. Niemcy, uderzając na Rosję 22 czerwca 1941 roku, mieli przygotowaną prawie 50 tysięcy korpus ukraiński, czyli to stąd powstały te siły. Oczywiście Ukraińcy myśleli, że uda im się stworzyć własne państwo, Niemcy im to wybili z głowy już po tygodniu, ale Tarasa Bulby, dziesięciotysięczny korpus istniał przez cały czas i Niemcy go nie rozbrojali. No proszę zauważyć, jeżeli rzekomo to była opozycyjna armia, to dlaczego AK, które też miało jakieś tam oddziały zbrojne, czy RZ, było tępione do gołej ziemi? Musiało się to dziać i całe finansowanie i uzbrojenie było z armii niemieckiej. Jest także zupełnym błędem twierdzenie, że Polska przed wojną nie miała uzbrojenia. Takie drdy mały opowiadają ci, którzy celowo no, oszukują społeczeństwo polskie. Polska mówi się miała około 500 czołgów i tam 440 samolotów, ale to było po tej stronie Wisły. Natomiast po drugiej stronie Wisły było drugie 500 czołgów i 400 samolotów. I dziwnym trafem przez 3 lata zakupów tych tego sprzętu nie przygotowano żadnej y, kadry do obsługi tego sprzętu. Ten sprzęt został oddany w całości Niemcom i Rosjanom. To też świadczy o czymś, jak, jak, jak to wyg rzeczywiście wyglądało w 1939 roku. Y, z y, 1500 zbrojnych potyczek z Niemcami tylko około 60 było robione siłą dywizji. Armia generała Kutrzeby przez y, Poznańska przez tydzień wałęsała się po całej wielkopolsce. Podnoszą, nie podejmując żadnej bitwy, a potem stracił nad bzurą większość oddziałów. Najlepszy dowód jest, że straty polskie w 1939 wynosiły ponad 70 tysięcy, tylko 70 tysięcy zabitych, a niemieckie tylko 14. W tym samym czasie malutka Finlandia zadała armii rosyjskiej straty ponad 500 tysięcy, przy własnych tam kilkanaście. Więc, więc to świadczy o tym, że po prostu. Dowództwo no, po prostu zlekceważyło sprawę i zresztą sześciu generałów, już w pierwszych dwóch dniach wojny, uciekło do Rumunii na Węgry, więc to też o czym świadczy. I żaden nie poniósł kary, to też jest istotne, bo to, że stchórzyli, no to jest inna sprawa i zdradzili swoich własnych żołnierzy. Ale to, że nie ponieśli po nawet 1945 roku żadnej kary, no to też o czym świadczy, jak to było manipulowane. Otóż. W 1942 roku Niemcy powołali dwa bataliony, Natingal i Roland, czyli Słowiki i Roland, które okazały się tak brutalne że i tak nie niesubordynowane, że niemieccy oficerowie, którzy dowodzili tymi batalionami, uważali, że dalszy ciąg nie ma sensu ich utrzymywania i w związku z tym je rozwiązano. Oni się dowiedzieli o tym wcześniej i uciekli w las. Natomiast nie należy zapominać, że w tym czasie 50-tysięczna 50 armia. Ukraińska czy kozacka walczyła w Jugosławii, bo im obiecano, że tam będą mogli sobie założyć jakieś własne mini państewko I te walki Niemców z partyzantką Tito czy tam z Jugosłowianami to były właśnie tych kozaków. Wracając do naszych terenów, absolutnym bzdurą jest twierdzenie, że rzekomo jakaś tam UPA ideologia sama z siebie powstała przez niepiśmiennych w większości ludzi. To było wszystko przygotowane i y, najlepszy dowód, jeszcze nawet na filmach polskich pokazywany, że y, dowódcami, czy, czy powiedzmy zastępcami dowódców tych setni y, ukraińskich byli Niemcy. Byli oficerowie niemieccy. To nawet u gniazd nie jest pokazane, że y, głównym sierżantem to jest Niemiec. Uzbrojenie także było niemieckie. Poza tym, proszę nie zapominać, że Całe akta wywiadu polskiego, czyli tak zwanej dwójki, y, dziwnym trafem oficer za to odpowiedzialny, y, a były przechowywane w twierdzy w Modlinie, zostały w całości wydane Niemcom. Oni ich nie zniszczyli. To, to jest zupełną no, kompromitacją polskiej wywiadu przedwojennego. Y, a Niemcy oczywiście w tym czasie współpracowali z Rosjanami. Rosjanie doskonale wiedzieli, kto. Gdzie i jak w wywiadzie pracował. Dlaczego to możemy powiązać razem? Ano dlatego, że polscy żołnierze AK, którzy bronili w 1944 roku Kresów, bardzo często opowiadali, że na przykład oddziały gruzińskie czy jakieś inne pomagały w walce z bandami UPA, aresztowały czy zatrzymywały, tych upowców. Oddawały je tak jak to rosyjskie prawo w tym czasie, czy sowieckie prawo w tym czasie przewidywało, do oddziałów tyłowych NKWD, a po trzech dniach NKWD ich zwalniało. Czyli że akcja była uzgodniona na szczeblu centralnym, a nie tutaj oddolnym. To jest pierwsza sprawa. I to tylu, w tylu pamiętnikach się spotyka, że absolutnie nie można mówić o żadnym przypadku. Yy, dziwnym trafem, mimo że w 1943 roku zaczęły się. Mordy polskich obywateli mieszkających na kresach, to jeszcze w 1944 roku armia AK nie występowała przeciwko UPA. Czyli wiedząc o tych mordach, jakoś dziwnie zapomniało, że, że tam ktoś inny morduje Polaków. Co jest bardzo dziwne i najdziwniejsze jest nie to, że tak było, tylko że do dzisiaj tak zwani historycy zawodowi nie poruszają tematu bo to, że coś było 50 czy 100 lat temu, to już dzisiaj nie ma żadnego znaczenia. Ale jeżeli się diagnozy nie postawi prawidłowo, to ten sam błąd będzie popełniany nadal. I nadal się będzie manipulowało ludnością, tak jak to się dzisiaj robi, yy, wspomagając Majdan pomocą humanitarną w kamzelki i kuloodporne. No nie słyszałem, żeby kamzelka kuloodporna była pomocą humanitarną. A to bardzo często nawołuje się do tego. Tym bardziej, że na Majdanie dzisiaj strzelają agenci CIA, agencji Halliburton i innych takich pseudo-prywatnych armii, a nie rzeczywiście żołnierze. Najlepszy dowód, że walki z tą nową Rosją prowadzą dwa bataliony w sile praktycznie brygad najemników. Czy pan wie, że najlepszym pułkiem przedwojennym w Polsce był 57. Pułk Poznański? Nie. A poznański pułk miał emblemat taki naszywki CK. Co znaczyło y, król Karol? Bo to był jak gdyby y, Półżócki dał nagrodę ten, ten, królowi Karolowi no jako takiego symbolicznego dowódcy, nie? Takie, coś takiego. A wie pan, co to znaczy? Jakie było nazwisko króla Karola? Hohenzollern. Czyli ten krzyżak dowodził najlepszym pułkiem w Polsce. Znaczy, ten pułk uzyskał najlepsze ten. A kto był przy Kutrzebie głównym, y, ja wiem, oficerem łącznikowym, no nazwijmy to tak. Pułkownik Douglas. A pułkownik Douglas był y, jednocześnie oficerem sztabu y, Wielkiej Brytanii. Co on robił w Armii Poznań w 1939 roku? Dlaczego Armia Poznań Kutrzeba przez tydzień zegzakiem chodził po Wielkopolsce, nie podejmując walki? A na przykład generał Tomek przez trzy dni potrafił zatrzymać Niemców? Mamy mi Łódź. Słynna bitwa pod mokrą. Twierdzenie, że Niemcy mieli czołgi a my szable, to Wajda stworzył. Dlatego, że nic takiego nie było, bo niemieckie czołgi w tym czasie to były tankietki w wysokości 1,50 m. Jeździć na konie było głowy wyższy. Pieszy jak szedł, to szedł to głowę jeszcze było, widać za tankietką. Nasze renówki były dużo lepsze niż niemieckie Panzer I. Bo to była tankietka rzeczywiście. 9 km na godzinę, ledwo ten to jak bieg obok, to wyprzedzić mógł. A my mieliśmy te renówki, które by naprawdę były lepsze, bo miały większą armatę. Tamte, te małe nie miały w ogóle armaty, miały karabin maszynowy. No to jak to się stało, żeśmy popełnieli taką porażkę w kampanii wrześniowej? Dlatego, że nie było w ogóle żadnej bitwy. Wszyscy ci, którzy mieli to zdradzili. Dowódca Armii Karpaty już na, te, następnego dnia był na Rumunii z całą żoną, rodziną. Dowódca Armii Pomorze Bortnowski, uciekł od razu drugiego dnia z armii, dopiero go 7 września znaleźli pod Toruniem żandarmeria, a najgorsze jest to właśnie, jak dowódca ucieknie, bo w ten czas wszystkie dywizje nie wiedzą, kto ma rządzić i co mają robić, bo wojsko jest rady, musi zawsze ktoś wziąć władzę a tutaj nikt nie wziął i dlatego te oddziały cała sprawa generała armii Prusy, dowódcy przecież on uciekł, zostawił całą armię i dopiero, że Ranigis rzekomo bronił tam się nad tym, nie? To jest bzdura, nic takiego nie było. Żadnego kapitana Ranigisa nie było. Znaczy był? Zaszletowany przez Białorusinów, którzy byli w jego oddziale od razu pierwszego dnia. Żadne umocnienia nad, Bzurą, nad tym widzą nigdy nie powstały. Zaczęli budować, ale nie skończyli. Natomiast Niemcy rzeczywiście dwa dni stali nad, nad rzeką, bo po prostu. Popełnili prosty błąd. Rzeka była 20 metrów szersza niż mosty, które mieli, a że całe drogi były zapakowane kolumnami wojskowymi, to nim sprowadzili z powrotem te mosty, żeby przedłużyć te przęsła, to dwa dni im zajęło. A generał Guaderian w swoich pamiętnikach pisze, że jak przejść na drugą stronę, to w jednym z bunkrów znaleźli 17 zaszyletowanych oficerów polskich. Ja myślę, że to chyba w ogóle było inaczej. Wie pan, kim był Hitler? Hitler był nieprawnym synem Rothschilda. Rothschild, siedząc w Wiedniu, no, mówiąc brzydko z dupcją słu służącą, dał jej krowę w nagrodę i z tego się urodził Hitler. E, czyli A oni swoje nieprawne dzieci starają się trzymać do góry. Starają się pomagać. To od dawnych czasów jest. Każdy nieślubny syn był zawsze przez takiego magnata trzymany, a dziewczyna dostawała tam krowy, czy dwie krowy, to w zależności od tego, jak to tam oceniano, nie? jej przydatność. Otóż yy, hitler wykazał się dość dobrym zachowaniem w czasie I wojny światowej, bo jako ten goniec tam latał i, i nie bał się, i został ranny, i został wszystkie do tego. Czyli wykazał się pewnymi cechami, które warto było w niego inwestować. No i dlatego w niego inwestowali, dlatego mu stworzyli partię, dlatego yy wszedł w kręgi yy magnaterii takiej przemysłowej i tak dalej. To nie jest tak, że pan może nagle wejść i stworzyć partię. Jak pan nie jest pod opieką odpowiednich osób, to pan nic nie stworzy. Pana albo zabiją, jak pan będzie za mocno podskakiwał, tak jak leper na przykład, albo po prostu. Nie będzie pan miał w ogóle możliwości mówienia tego, co jest. Ta książka, którą pan ma, żadna księgarnia nie chce przyjąć, jest zakazana, bo nie wolno o mordach mówić. Prosta sprawa. Nie ma od co najmniej 100 lat żadnej książki wydawanej w Polsce, która by nie była ocenzurowana. Czyli każda książka jest tylko dezinformacją, czyli prowadzeniem pewnej pol poprawności politycznej. Jeżeli nie, to nie ukaże się. Chyba, że to jest pamiętnik 200-300 egzemplarzy wydawany przez kogoś prywatnie. Bo tyle, mniej więcej 200 egzemplarzy, to on rozprowadzi po swoich znajomych. Więcej nie rozprowadzi, będzie mu leżało. I to jest normalne. Tak to jest po prostu. Pierwszy błąd, który zrobiliśmy w 1920 roku, to było to, że wszystkich tych profesorów Lwowa i Krakowa uznaliśmy za polskich. A oni byli opłacani przecież przez Wiedeń. Oni pisali i robili wszystko dla Wiednia. To tak jakbyśmy profesorów stanu wojennego, te 1320 osób, to jest więcej niż 10 lat w poprzednim okresie dostało nominację, uznali za polskich profesorów. A jakie wynalazki pan zna z lat 80.? Przecież teoretycznie on powinien się czymś wykazać. Wszystko jest o czym. Coś powinien mieć. A tu są profesorowie, którzy nie mają żadnej publikacji. Czy ludzie, którzy są profesorami, nie mają żadnej publikacji? To jak może być profesorem? On powinien coś wnieść. Jaskiernia nie można znaleźć żadnej publikacji, jest profesorem. Nie ma takiej możliwości. U nas zrobiono, że znaczy tak, zarówno piastowie, jak i geologowie byli takimi idiotami, że nie widzieli potrzeby budowy szkół. Mimo, że uniwersytety są znane od tamtego roku tysięcznego, to przez cały okres piastów do tysiąc. 390 roku nie powstała żadna wyższa uczelnia w Polsce. A było 500 tysięcy kilometrów kwadratowych do rządzenia. Za Jagielonów już było milion kilometrów kwadratowych i była jedna mała uczelnia. Założona zresztą przez Andega Wenka, czyli nie przez Jagieły. A potem nie było żadnej. Nie mieliśmy wszystko, się posługiwaliśmy obcokrajowcami do rządzenia. No to komu on służył? Nam czy innym? Takie małe prusy miały trzy wyższe uczelnie. A my nie, a dzisiaj jest odwrotnie. Zrobiono tą masę uczelni, a nie mamy wykładowców do tego, bo żeby obsłużyć tyle uczelni, trzeba by mieć odpowiednią liczbę. Jeżeli mamy na przykład mieliśmy kiedyś tam 100 uczelni i mieliśmy 500 patentów, to dzisiaj mając 400 powinniśmy mieć przynajmniej 3000 patentów, a mamy 100, czyli liczba patentów spadła. Okazuje się, że pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, do tak mniej więcej lat 30., Niemcy mieli 70% patentów światowych. I wszystkie właściwe nagrody Nobla to były Niemcy. Polska jest jednym z najbardziej zacofanych krajów na świecie, bo ma około 100 patentów rocznie. Przy 470 szkołach wyższych, przy 35 milionach ludzi. Natomiast Korea, która w latach 70. miała taką samą liczbę pacjent, patentów jak Polska, w tej chwili ma 14 tysięcy patentów. Niemcy, 90 milionowy naród, mający tylko 80 wyższych szkół, ma aż 17 tysięcy patentów. A my mamy setki profesorów i żadnej dorobku naukowego.